Witam wszystkich widzów kanału. Chcę pokazać moje akwarium z brzankami sumatrzańskimi, tak zwane brzankarium. Rybki były kupione 29 sierpnia w Łodzi na Giełdzie Kwiatowej. To oni rosną. To jest akwarium o pojemności 160 litrów, czyli 100 na 40 na 40. Założone jest filterek Aquaela Turbo 1000, który naprawdę sobie bardzo dobrze radzi. No i grzałka chińska, bardzo dobra. 100 W to wystarczająca. Temperatura w akwarium około 25 stopni. Teraz pokażę, jak karmię i czym karmię tych rybek. Czyli bierzemy, otwieramy klapę i rzucamy najpierw roślinny pokarm. Roślinny pokarm musi być, ponieważ rybki muszą jeść roślinki. To jest dynia. W mikrofalówce trzymam po zamrożeniu około 2 minut i to wystarczające jest. Możecie zobaczyć, jak pojadają rybki, dynie. Po prostu uwielbiają to. Tak, sprawdzamy jeszcze pH. Dlatego bierzemy pH metr, wsadzam. I teraz zobaczymy, jaki odczyt jest. 7,31. No niestety u nas jest pH wody wysokie. Rybki potrzebują pH 6,7. Sprawdzimy jeszcze twardość wody. U nas to też jest bardzo twarda woda. Jest około 9. Ale to może być 9 stopni, to może być. Karmię tych rybek mrożoną pochodką. Teraz będę i wodzień mrożony. Proszę zobaczyć. Spróbujemy zrobić tak. Dajemy wodzień mrożony. Bardzo chętnie biorą to. Uwielbiają to normalnie. I za chwilę ochotka teraz będzie. Też mrożona. Też mrożona. Rybki mają około 4 miesięcy. To mamy odmiany brzanki sumatrańskiej, brzankę mszystą, kilka sztuk brzanki różowej, no i czerwona odmiana i żółta odmiana. O tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia.